Szanowni Państwo, szkolenie z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju symulatorów i trenażerów jest bardzo efektownym rodzajem szkolenia. Tym niemniej istnieją sytuacje, w których wykorzystanie modeli rzeczywistych jest nieuniknione. Ja nazywam się Piotr Bekier i znajdujemy się w tej chwili w Laboratorium Min Morskich. Laboratorium to jest przykładem właśnie takiego zastosowania urządzeń rzeczywistych. W tym laboratorium posiadamy wszelkie typy min morskich, jakie używamy w naszej marynarce wojennej. Są to zarówno miny denne, pomalowane tutaj na zielono, jak i miny kotwiczne, pomalowane tutaj na czarno. Przybliżenie szkolonym budowy i zasady działania min morskich jest nieodzownym elementem prawidłowego ich późniejszego użycia. Do tego celu właśnie służą te znajdujące się tutaj miny morskie. Są to dokładnie takie same miny, jakie znajdują się na uzbrojeniu u nas w marynarce wojennej. Tym niemniej pozbawione są elementów inicjujących i materiałów wybuchowych. Poza tym wszystkie ich cechy, wszystkie elementy, które są dokładnie takie same, jak ich w rzeczywistych odpowiednikach. Ze względu na to, że jest to uzbrojenie typowo wojskowe, z zastosowaniu militarnym, zajęcia prowadzone tutaj w laboratorium są wyłącznie zajęciami prowadzonymi ze studentami wojskowymi. Dziękuję bardzo za uwagę.